Hi, hello! Witam Was kochani w kolejnym odcinku z przeglądu DSM 4 kryształowe cudeńka akcesoria. Oczywiście dziękuję Electronic Arts za kodzik serducho. Dziękuję, 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 dziękuję. A jeżeli wy byście chcieli kupić ten pakiet akcesoriów, to zapraszam do użycia kodu Sims Week. Kod wpisujecie w miejscu na kod promocyjny przy finalizacji zakupu Dzięki temu ja dostaję mały procent, malutki, malutki procent z waszej, z waszego zakupu Wy nie płacicie dodatkowo nic, a EA i, i, dostaje mniej Bo wiem, że niektórych to przekona Serducho dla was, dla każdego kto użyje tego kodu Nie musicie robić tak naprawdę dodatkowo nic, do, żadnych dodatkowych pieniędzy wydawać na mnie A nic takiego, ja po prostu z tego co wy już będziecie robić, czyli kupować akcesoria ja dostaję z tego mały procent, więc bardzo dziękuję każdemu kto z tego użyje i co? Przechodzimy do rozgrywki bo musimy zobaczyć jak to wygląda cały ten pakiet akcesoriów. No i moi drodzy tutaj taki domek zbudowałem, żeby zobaczyć jak to wszystko między sobą te pakiety wyglądają da się z tego zrobić coś naprawdę dobrego, ja zrobiłem to bardzo bardzo na szybko, więc, więc musicie mi wypaść. Dobra no i z z tego co się orientuje, no to chyba musimy najpierw pójść, zabrać jakieś kamienie, ale z tego co widzę, tutaj żadnych kamieni nie ma. Gdzie mogą być kamienie? Albo może sprawdźmy... No way! Patrzcie, że to, tutaj można przechowywać rzeczy. W tym. Czadowe. Dobra, za Zaprojektuj biżuterię. Okej, okay, i tu możemy wybrać, patrzcie, i tu mamy... Ej, no widzicie, tego jest naprawdę sporo. Dobra, to może zwykła brązoletka, metal. Możemy to kupić też po prostu, te metale. Okej, okay. może platynium? Koszt 90 simolonów. Ponaładowanie na światce. O, i kryształ jeszcze jakiś. Możemy wybrać, to wybierzmy sobie jakiś. Uuu, może księżycowy. Trochę zapłacimy za to. O, i patrzcie, tutaj będzie. Po, po, naładowaniu, po naładowaniu na światce kryształów. Sądzenie mija o wiele szybciej. Pragnienie Simów, będą, yy, będący wampirami, w, maleje wolniej. Uuu, z większym powodzeniem i furia rośnie wolniej, a szał mija szybciej. Dobra, zrób to. Totalnie zrób to. Teraz mi się przypomniało, że nie kupiłem im tego do naładowania. więc może gdzieś postawmy. Może nie wiem, gdzieś. O, może nie przy śmietniku. O, dobra, niech będzie tutaj z tymi roślinkami. Dobra, lecisz. Okej... Okay. Dobra i tutaj widzę, że już jej rośnie umiejętność bilerstwa. Mierzysz, nie wiem co mierzysz, ale ale mierzysz, to dobrze, że mierzysz Dobra, a ty może w sumie... o widzę, że już się o już się wygenerowały te rzeczy, to idź kopać w poszukiwaniu różnych kryształów Coś gdzieś jeszcze się pojawiło? O tu, aha bo te są z kryształami, a te drugie to są bez kryształów Cóż, no dobra, Nevermind. mind A tobie jak idzie no, w sumie już powoli kończysz. No, on coś zdobył. Platynium, to możemy to przedać jej. Zrobiła! Zrobiła! Tutaj jest brązelka maksyw... Masywna. Dobra, to możemy ją postawić w sumie na tą siatkę kryształów. Niech już tutaj będzie. Możesz oszlifować klejnot. Oh, możesz w różne kształty to robić. O oh, tym. No bo on jeszcze idzie tam wykopać tą jeden, to może będzie jakiś kryształ. Może z tego zrobimy te, te rzeczy wtedy. Kwarc różowy, no dobra. Okej, okay, no to chodź, moja droga, chodź moja droga. Zrobisz teraz z tego, co, co już masz. Projekt. Projekt. Możesz jakiś w sumie naszyjnik. O, i tu, jest, tu się pojawia tak, że o, że mamy to w tym. To fajnie. Czyli tak będzie nas, nas kosztowało, bo te projekty nas kosztują z tego co widzę. No ale dobra... O, nie sprawdziłem co to robi. No dobra. My to musimy, będziemy się jakoś kliknąć? Nie. Okej, okay, to się chyba... To się chyba samo naładuje? Tak mi się wydaje. O, drugi poziom. Może teraz rozmawiać o właściwościach kryształów z innymi sumami, a także projektować delikatną biżuterię i ścierpować szmaragdy przy stole jubilerskim. O, proszę bardzo. Wręcz biżuterię lub z powodzeniem oświadcz się ręcznie wykonanym pierścionkiem. Można się oświadczyć, ale chat. O, dobra, ponownie na siatce kryształów. Szybsze odzyskiwanie spokoju ducha po rozstaniu. Potrzeba towarzystwa nie maleje. O, pan Whiskers. Dobra, czy już się wygenerowały na nowo? Nie, to niech się może przejdzie gdzieś. W sumie w parku mogą być chyba kryształy, tak mi się wydaje. Dobra, no to teraz szukamy kamyczków. Jakichś kryształów, szukamy. Ale z tego co widzę, tutaj nic, nic takiego nie ma. Się nie wzięły i się nie wygenerowały. No fajnie. Dobra, to może poczekajmy, może się zaraz te kamyczki wygenerują. O jest, skałka. Dobra, z tej raczej kryształów się nie wykopiesz, ale, ale może jakiś metal chyba? Nie wiem. O i tu jest. O nie, z tych chyba są metale. Dobra, to tamtą zostaw. Skamielina jest niepotrzebna. Aha, no to są dwie. Tu jest... TU JEST?! Tu można wejść? Od kiedy? No ale dobra, no nevermind. Pierwszy raz widzę, żeby tutaj można było wejść. Trochę dziwne. Tego się, no... Nie spodziewałem się. I co? I więcej nie ma, no nie? Nie. Hello. I domyślam się, że jeszcze się nie wygenerowały, więc musimy chwilą poczekać. No dobra. O, już się wygenerowały. Fajnie, ale dobra, niech, niech najpierw sobie zje. Tu będzie kryształ. To już już widzę. Już się nauczyłem, słuchajcie, już się nauczyłem, co z czego wypada. I naprawdę wcześniej myślałem, że to bez znaczenia, byleby była skałka. No jak się okazuje, nie, więc słuchajcie. Jeżeli też nie wiedzieliście o tym, no to widzicie? Już, już wiecie. Tobiaż bawi i uczy. O, tu też mamy kryształ. Kamień księżycowy wykopałaś. Nice. Tu też nie. O, i tu jest jeszcze jeden kryształ. Oj. Z tej strony, o i z tej strony jest jeszcze jeden, no proszę bardzo Zamożna dzielnica w kryształy Szmaragd, wykopałaś, no dobra O i patrzcie, no, nawet na to się, jak, te, jak teraz się najedzie to Widać, że po przerobieniu na biżuterię klejnot i naładowaniu na siatce kryształu Znudzenie mija o wiele szybciej, pragnienie z będące wam wampirami, to, to, to wiemy A tutaj decyzje podejmowane na kartach wyboru dotyczących kariery i szkoły Częściej zakończą się powodzeniem O i był jakiś a to później możesz schować wyposażenia, bo to jest nasze. A ludzie już nam tam żrą to. Co teraz, co teraz, co teraz? Mapa skarbów. Dobra, to w sumie możesz zaprojektować Albo nie, ja chcę zobaczyć czy... Oszlifuj Klejnot. Projekt jaki chcemy? Taki, taki zwyczajny. Eee... Co ma? No narodziny bliźniąt lub trojaczków. A, i robisz tutaj? Okej. Okay. Ładuje, patrzcie. Aha, wolne ładowanie z powodu nowiu. Co za bullshit. Jakieś to dźwięki jeszcze wydaje. Damn. Okay, czyli jak jest nów, to się ładuje wolniej. Czyli pewnie jak jest pełnia, to się ładuje najszybciej, jak może. Pewnie tak, pewnie tak to działa, właśnie. To fajnie, moim zdaniem bardzo fajnie. Bo ja z początku myślałem, że to po prostu będzie tak, że jak się na to poja postawi w nocy, to po prostu będzie się ładowało. Ale ten. Oh Dehej, fajne. Fajne, to mi się podoba. Ja ogólnie nie jestem w takie. W takie witchy stuff, e, rzeczy. Ale na przykład mój chłopak jest. I, i on mi właśnie często mówi, że, że to faktycznie ma znaczenie. Tam pełnia, czy nie pełnia, i w ogóle, więc. Więc trochę, trochę się orientuje, co tam, i jak tam. O, masz już. Dobra, to, to weźmy, połóżmy też na tym. No i co, i to się ładuje. I tutaj możemy w ogóle sprawdzić, co ma ile do naładowania. No naszyjnik i bransoletka to się szybciej naładują, no bo je postawiliśmy znacznie szybciej. O, i słuchajcie, ten naszyjnik i, i ta bransoletka się już naładują. O! Oh! Pozostały czas dwa dni, okej. Okay. To chodź pochowaj do wyposażenia. I, I będziemy mogli mu dać tą, w sumie, jakąś biżuterię, może to? Prezent dla Bartosz. Może zamiast jeść, no najpierw mu daj. To się spełni aspiracja. Ho, ho, ho. O, Obida. Spełniło się! Oj, musisz założyć w pełni naładowaną biżuterię, no to cię kliknę od razu. To załóż. Do wszystkich strojów niech będzie. Zasadź kryształowe nasiona, jak... Okej... Okay. Szliw w kształcie nasiona! <laughs> Mamy coś takiego! No dobra, no to możemy z kamienia księżycowego to zrobić, to leć! Dobra, a, a właśnie, mnie to zastanawia, czy na przykład jak ona przestanie. O, to mogę kliknąć i kliknąć kontynuuj, to fajnie. Dobra, to idź najpierw zjedz. Później Ci kliknę, kliknę kontynuuj. Cool. Bardzo mi się podoba. I w ogóle podoba mi się to, że ona ta tak zostawiła, tak jakby faktycznie miała zaraz kontynuować. Ha, bo... I patrzcie, jej się to pojawia tutaj jako... jako założona biżuteria, jest taka ikonka. Ale cool. Ja myślałem, że to będzie, wiecie, że założę to jej zniknie z wyposażenia i tyle. A on, on, z automatu to założył. Toż fajne. Toż fajnie, no, no. Dobra, i mamy kryształowe nasiona. Czy możemy je naładować? Właśnie, czekajcie. No dobra, możemy niby zasiać od razu, ale nie wiem czy to najpierw nie przydałoby się naładować tego. A później dopiero zasiać. Dobra, w sumie, wiecie co, Sp spróbujmy, naładujmy. I później to zasiejemy. Teraz nie ładuję, I know, I know, ale tu mamy tak, to nie. O, to możesz kopać. Mm, to też możesz kopać, bo to jest. Y, to będzie jakiś metal. I to powinno być, i tu jest kryształ. plambit. Plumbit. Potrzeby powoli rosną z upływem czasu. Potrzeby? uuu. Simowie będą sprawiać, że przebywający w pobliżu inni Simowie odczują radość. Tym. Też fajne, też spoko. Pójdźmy jeszcze do parku, tam jest jeszcze więcej tych klejnotów i różnych tego typu rzeczy. To też pozbieramy. Okej. Okay. A i nie widzę nic. <laughs> chyba się, chyba się jeszcze. Jeszcze się chyba nie wygenerowały. No to dobra, to zajmij się sobą, zrób cokolwiek innego. Czy są skałki, nie ma skałek jeszcze. Czemu? Proszę skałki o wygenerowanie się. Ile można na was czekać? Hmm. Hmm. What the fuck is that? A to jest chyba jakiś wilkołak. No i gdzie te skałki? może przejdźmy się. Przejdźmy się gdzieś indziej. Albo mnie zastanawia, skąd my możemy jeszcze wziąć kryształy. Tak swoją drogą. No wiem, czy możemy je kupić, jakby. Ale to. To nie jest cel. To właśnie jest fajniej, jak się chodzi i zbiera te kryształy. Ale dobra, w sumie, no w sumie mamy trochę. Mamy dwa. Dwa kryształy i cztery różne metale. Damy radę. No, damy radę! No, musimy jakoś dać radę, no. Dobra, to chodź, zaprojektuj brzyterię, bo tego chcesz tutaj, widzę. Tym. Może, o, może teraz więcej. Okej, okay, i to są pierścionki. Te kolczyki wyglądają ciekawie. A, i tylko metal. To nie, to ja nie chcę tylko z metalem. Chociaż dobra, najpierw jedne mogą być. Te flamingtonium może być całym metal, bo to jest różowe, więc będzie jakiś inny kolor. O, czwarty poziom bilerstwa. Ile może teraz projektować biżuterię na oko i tworzyć szlify gruszkowe przy stole jubilerskim? Czym jest biżuteria na oko? Arkana Wzniesienia, naszenie naładowanego kamieni, kamienia księżycowego. Wartość osiąga pełnię potencjału swoich mocy, stając się istotą nadnaturalną, która nie ma sobie równych. Okej... Okay. Zrobiłaś zwykłe kolczyki. Dobra, bo tego się nie da, nie da naładować, bo nie posiada kryształów. Dobra, to możemy to albo... Gdzieś możemy postawić w sumie. O, tutaj tak średnio wyglądają. 242 simulony, dobra, to możemy to sprzedać. Ej, no, no kurde, bo ale na tym możemy zarobić w takim razie, to spory hajs. O i patrzcie, to jest teraz normalne ładowanie i. i znacznie szybciej się to ładuje. O, ten szlif się naładował. Fajen. To możemy go gdzieś postawić. Ma jakiś termin, w którym będzie na Dwa dni, okej. Okay. Czyli co dwa dni jakby go trzeba ładować Makes sense tak naprawdę, makes sense No i jutro z rana zasadzimy ee, te nasiona. Zobaczymy jak to wygląda o, Chciałem zobaczyć czy, jak pada deszcz, ale to widzę, że nic się nie zmienia Dalej jest jakby normalnie ładowanie Dobra i posadźmy gdzieś to tutaj, w sensie postawmy To drzewo i klikniemy zasiej <ślesk> jej. Dobra i co? Wychodzi wyjątkowe kryształowe drzewo. Musimy stworzyć pięć elementów wspaniałej biżuterii albo ukończyć tworzenie klejnotów. Dobra. Ja bym ci to... Weź to z... i daj to jako prezent dla, dla niej, bo ona potrzebuje skupienia, a to daje skupienie. Nie, i teraz wygenerowały same skamieliny. No dobra. No, niech niech Bartek pozbiera te skamieliny. Widocznie... Myślałem, że to jest tak, że jak jest jedno miejsce, to się w tym miejscu cały czas będzie generowało to samo, ale z tego co widzę nie. O, jakiś fioletowy. Utranium, o, tak? Utranium the fuck? Ja bym ci tutaj dał jeszcze jakąś taką lampę ze skupieniem. Inspirujący pewny siebie... Wymagające skupienie. O! O, ale to była... par... O... Dobra, niech będzie tutaj to. I guess. Zaprojektuj biżuterię i weźmy sobie projekt jakiegoś pierścionka, może. Księżycowa bogini. o, utranium, i do tego błyskolit. o może być, to może być ciekawe połączenie. Dajesz, e, czy Julia lubi jubilerstwo? Tak, oczywiście, że tak. Come on, weź naładuj na siatce. kliknę ci to od razu. I możesz, bo to jest wspaniała jakość, czy nie? Tak! Wspaniała biżuteria! Dym! Dobra, to dalej możemy projekt jakiś. Możemy jakieś kolczyki. Masywne mogą być. Może być żelazium. I może być plumb plumbit. Niech będzie. Patrzcie, to drzewko nam rośnie! Okej, okay. o, a ty skończyłaś. To weź i ci naładuj na siatce kryształów. Tak, to jest siatka kryształów? Tak, siatka kryształów. Dobra, możesz jeszcze zaprojektować jakąś brzyterię. Nie wiem jaką. a już nie mam żadnego kryształu. To coś, co nie wymaga kryształu. O. Niech będzie. Dobra, tego nie musisz ładować, więc to możesz skończyć nawet po tej 19.00. Eee, ważne, żeby te, 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 te rzeczy ładować. Piąty poziom jubilerstwa, Julia będzie teraz tworzyć biżuterię i też szybciej, może też projektować biżuterię, świecidełko i tworzyć życzliwe brylantowe na stole jubilerskim. Oooo, okej, okay. i zwykły pierścionek i weź go, schowaj do wyposażenia, masz 3 na 5 wspaniałej biżuterii, that's, that's great, zaprojektuj jeszcze jedną, czemu nie, czemu nie, zwykły naszyjnik możesz, z tego, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, weź to podnieś, hopie. Weź to podnieś, co ty sobie wyobrażasz w ogóle? No faktycznie szybciej to robisz teraz, tą biżuterię, to dobrze. Bardzo fajnie. O, 4 na 5, wspaniałej. To super. Ta sucza przewróciła nam kosz na śmieci! Ja cię znajdę, ja cię znajdę, damy ci taki ten... że się zesrasz, taką biżuterię. O, spełniłaś to, że stwórz 5 elementów wspaniałej biżuterii. Selej. I to drzewko kryształowe nie ma jakby określonej pory roku, więc też bardzo fajnie. W lat wypieprzaj. Dziękuję, że się posłuchałeś. To drzewko się mieni w ogóle, zobaczcie. Szybciej to widać, jak jest na trójce. No i w ogóle, właśnie, bo tą biżuterię możemy wystawiać na Plopsi, więc też możemy trochę więcej zarabiać na niej. To też fajne. I to stanowisko, ale czy to stanowisko, no na razie nie chcę tego stanowiska prowadzić, no bo. Wszyscy wiemy, jak to stanowisko wygląda, prawda? Wszyscy, wszyscy to wiemy. Schowaj do wyposażenia i schowaj do wyposażenia. I co to daje? To da, daje... Narodzin, 50 lub trojaczków, Podziękuję. Potrzeby powoli rosną. O, to, to możemy... To możesz założyć. Faktycznie rosną! Oh! Ale czadowe! I możesz zaprojektować biżuterię. Albo kliknę w sumie, zaprojektuj losową biżuterię. W sumie to nam bez różnicy. Tak naprawdę, byle byś zaprojektowała jakąś. No bo i tak czekamy, aż to drzewko się wzrośnie. Co, co, co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Pokaż. Okej, okay, coś takiego, ale co to jest? Death, Me Death Metal i Alabaster. Rozgniewany nie i smutek smutek i przerażenie będą mijać znacznie szybciej. O, interesująco. No dojesz, dojesz. O, zaraz wbierz kolejny poziom, chyba już siódmy. Jubilerstwa, 6 szósty dopiero, aha. Pff. Julia będzie teraz znajdować dodatkowe kryształy metale podczas wykupowania kamieni. Także może zaprojektować biżuterię mistyczną i tworzyć śliwy gwieździste przy stole jubilerskim. Uu. Nie, to też możemy naładować. A co, 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 co ty zrobiłaś ostatecznie? Aha, no to wybraliśmy. Wyczerpanie z powodu aktywności umysłowych pojawia się później. Umiejętności umysłowe rozwijają się szybciej. Uu. Weź o szlifu jakiś klejnot. Może być gwieździsty i niech będzie. A, kwarc. Dobra, to też naładujemy, ale co to daje? Co to daje? Po spełnieniu pragnienia aspiracji przyznawana jest podwójna liczba, podwojona liczba punktów satysfakcji. Uuu, też interesujące, też ciekawe. No i słuchajcie, patrzcie, bo ona może, patrzcie, zaczęła tworzyć ten yy, pierścionek, ale zaznaczyła mi, żeby stworzyła kryształ. I to się nie usunęło, ten pierścionek. Więc mega mega cool. Dobra, i to też możemy wrzucić na tą. tą. tą do, do, do ładowania. I co to daje? Relacje z członkami rodziny szybciej, rozwijają się szybciej. Rozdniewanie mija dużo szybciej. Slay. Zastanawiam się, czy jak teraz ona skończy, jest prawie 22. Czy jak ja to wezmę do naładowania? Czy to się zdąży naładować? 6 godzin. No to na spokojnie. O, no to fajnie, to mega cool. Dobra, i spełniliśmy tak w ogóle te wszystkie tutaj e, te dwie rzeczy. Zostało nam wyhodować kryształowe drzewo. Początek wypalenia, wypalenia czym? Stara, ty nie masz pracy. Ale dobra, i właśnie, o, i początek wypalenia i to umiejętności roz, umysłowe rozwijają się szybciej. Wyjdź to załóż teraz. Jest naładowane? Jest. Wyjdź załóż do wszystkich strojów. Widzicie? I te wypalenie spada nam. Oh! Ale czadowe! Ja jestem zakochany już w tym. Chciałbym, żeby to drzewko nam trochę urosło. Chyba, że nie może tutaj przez, przyst... Nie wiem, może przesuniemy trochę. Dobra, bo ja, ja w sumie chcę jeszcze zobaczyć. Wiecie co? Eee, projekty tutaj. Czy one mają jakieś specjalne. Hmm, tu jest ta czaszka i nie wiem, nie wiem, co ta czaszka daje. A kryształ. Czy możemy sprawdzić? Możemy sprawdzić, co każdy kryształ daje. Bursztyn, wiele interakcji zakończy się powodzeniem Simowie nie wywołają pożaru Uuu! na zewnątrz będzie świecić Słońce Cool, plumbit, Potrzeby powołania, no to wiemy e Aleksandryt Pragnienia będą odświeżać się częściej Okej, okay. ten czowin. Istnieje o wiele mniejsze e Prawdopodobieństwo rozwinięcia się obawy Simowie zdobywają wszystkie cechy ko Z korzyści na Z Wszystkie korzyści z cechy nagrody odważny. Żonkolid, potrzeby zabawy nigdy nie maleje, pięciem mi o wiele szybciej. Gagat, o! Gagat może przyzwać mrocznego kosiarza. I bogani oczy życie zawsze zakończy się powodzeniem. Amazoni, Simowie, biorący udział w wykopaliskach w, w Salwadoradzie, będą odkrywać rzadsze i cennicze artefakty. Ale czad. Simowie mają mniejszą szansę na rozwinięcie obaw dotyczących związku. Romantyczne interakcje, relacje rozróżniają się wolniej. Interakcja przeproś w łóżku, zawsze zakończy się powodzeniem. O, Sim Manit, Simowie szybciej robią postępy w pracy i w szkole i Simowie szybciej odrabiają pracę domową. Tym, Rubin co daje. Zastydenie mija o wiele szybciej, Simowie nie doświadczają niezręcznych interakcji romantycznych. I Simowie nie doświadczą niezręcznego barabara. Cytryn. Simowie będą znajdować simolony w losowych miejscach w domu. Totalnie chcę. Cytryn. I niech będzie to. W ogóle spełnia, więc. Powinno się w takim razie szybciej ładować to wszystko no nie. Czy no wiadomo, najpierw musi być noc, nie? Co ty masz tutaj? Góra Aspiracji na ładowany kwart w pobliżu. Wybrałem teraz w ogóle coś z Topazem. Chyba, o ile ja dobrze pamiętam. I to pas ma taką funkcję, że jakby umiejętności kreatywne rosną szybciej. I chcę sprawdzić, czy po prostu czy ta umiejętność jubilerstwa też będzie jej rosła szybciej. Osiągnięty siódmy poziom jubilerstwa, Julia tworzy teraz biżuterię i klejnoty jeszcze szybciej. Może też projektować bi biżuterię botaniczną i tworzyć czyli w kształcie czaszki. O, tak, patrzcie. Wyczerpanie z powodu kreatywnych zajęć pojawi się później, umiejętności kreatywne rozwijają się szybciej. Istnieje większe prawdopodobieństwo na stworzenie arcydzieła i Simowie nie doświadczą braku weny więc cool, i to jest e, tak, to pas pomarańczowy w ogóle tutaj możemy powstawać jakieś ładne e, te. te o, to fajnie wygląda o, to jest naładowane i coś, coś skończyłaś, aha, czaszkę no to slay, czaszka totalnie musi trafić tutaj musi zostać naładowana i czekamy teraz do 19, aż się zacznie to ładować. I zobaczymy, bo też jest pełnia, i zobaczymy, jak to wszystko będzie działać podczas pełni. Dobra, 19 zaraz będzie, więc zobaczymy. O. O, i się zaczęło. Uuu. Szybkie ładowanie z powodu pełni, no tak jak myślałem. Po 3 godziny do, do naładowania. A to pełnia na to jakoś nie wpływa. The fuck are you doing? No ty szujo! No co za chłop? Słuchajcie, naładowało się już wszystko, Jezus, matko jedyna, ja pierdziele Dostałem zawału Ale wszystko się już naładowało, więc chodź Chodź, zbierz w pełni naładowane przedmioty Mam je przy sobie To możemy gdzieś tu postawić Kolczyki botaniczne, krytunium i tajemnit Simowie... Jest im łatwiej czegoś przekonać, są bardziej skłonni do pożyczania innym pieniędzy. Okej, uh. okej. Okay, okay. Ile ty masz tego? Matko, jedyna kobieta. i zobaczcie, że on cały czas ma tutaj wszystko na maksa, przez ten pierścionek jeden, nie? Jakość wspaniała. Nie wiem, czy w ogóle da się inną: jakieś takie obrazy, na przykład arcydzieło. Wydaje mi się, że chyba nie. No bo jeśli tak, to chociaż raz by nam się już chyba udało, no nie? Stworzyć takie arcydzieło. Jeszcze powinno być coś takiego z kryształami. Że więcej kryształów nam się udaje znaleźć. nie wiem gdzie to jest. Nie, co są te zwyczajne. Relacje z, to jest podwójny ten. Nie mam zielonego pojęcia. A Julia może teraz projektować biżuterię edwardański gotek i tworzyć szlify sercowe przy stole jubilerskim. A, no są takie takie typowo gotyckie. To są plamboby w ogóle. OMG, oh musimy to zrobić. Musimy to mieć. W ogóle już ósmy poziom jubilerstwa. Szybko się wbija. Jak, jak się już korzysta z tych kryształów i z tego wszystkiego, to naprawdę w miarę szybko się to wbija. Tą. O, znalazła dwa plombity. A nie, bo to było chyba. To chyba było z tym, z umiejętnością, że kolejny poziom umiejętności przez to ona ma jakby zwiększone szanse. Tak? A, i babziowną tą wykopała. No dobra, ale zastanawia mnie to. Czy jak teraz ona wykopie nawet te skałki, w które są rzekome z to czy to ci coś da z pod względem tych kryształów? Nie, skamielina. Zobaczymy jeszcze drugie. Kapsuła. Stwierdzimy, że wejdziemy sobie tam, bo tam chyba też jest dość dużo kryształów. Tak mi się wydaje. Hello! Te dźwięki. Ale nie widzę żadnych kryształów tutaj. Czy znaczy, na pewno więcej kryształów jest w tej drugiej... Na, na drugiej ukrytej parceli. E, tej w oazie zdrój. Bo to jest w sumie jaskinia. Więc miałoby to sens. No, ale no, no, no liczyłem, że to jest takie, no, to jest takie, takie wiecie... Pajkowe, różowe i w ogóle... I liczyłem, że tutaj też będą jakieś kryształy, kamienie i tego typu rzeczy, ale nie ma. Wszystko inne się już zdążyło zrespić, te żaby a skałki zrespiły się z żabami, więc nie ma nic. Ogólnie moi drodzy, nie, ja po prostu ja. wymuszę to, bo. bo no, to się cały czas nie chciało w ogóle zrobić. No się, jak, jak te kryształy będzie to rodziło, czy to będzie trzeba zebrać, czy, czy jak. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, ale moi drodzy, wydaje mi się, że to tyle. Mniej więcej zobaczyliśmy, jak wygląda ten cały pakiet akcesoriów. Ogólnie to tak. Mm, powiem to ze swojej perspektywy, więc z perspektywy osoby, która nie zna się koniecznie na Witchcraftie, więc to jest dość Witchcraftowy pakiet akcesoriów mimo wszystko. Znaczy, jeżeli chodzi o sam aspekt biżuterii, bardzo mi się podoba, że jakby można ją założyć. Nie w kasie, tylko poprzez rozgrywkę i, i jakby widać, że mamy ją założoną, bla bla bla. E, to, mi się, to mi się bardzo podoba. Ogólnie samo wytwarzanie biżuterii, że mamy odkroma. Widzieliście ile jest różnych rodzajów tego? Widzieliście ile jest różnych kamieni, ile jest różnych kryształów, te, różne kombinacje tego można robić masę, masę, masę różnych rzeczy i to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, więc tu usprawiedliwia to fakt, że w tym kasie i w trybie budowania i kupowania jest mało rzeczy, co nie zmienia faktu, no że to nie jest koniecznie pakiet dla mnie. Jeżeli lubicie witchcraft, lubicie ładować właśnie kryształy i tego typu rzeczy, totalnie, totalnie, totalnie polecam. Ale tak ogólnie rzecz biorąc pakiet jest ok, naprawdę. Nie jestem 100% pewien czy jakby, w... no na pewno nie w każdej rozgrywce będę Używał tego stołu do tworzenia biżuterii, bo to jest coś tak jak macie. Było gotowanie, domowy kucharz, no tego domowego kucharza tak naprawdę używam cały czas, no bo moi się mówi, cały czas gotują. No a tutaj, tutaj jest taki dość niszowy temat, ale mi się naprawdę podoba, jestem zadowolony. Przyjemnie mi się grało, bardzo przyjemnie mi się grało. Jeszcze nie wiem co z tym drzewem, jak to wszystko i no, nie odkryliśmy wszystkich kryształów, ale to już zostawiam dla Was. Pokazałem wam takie podstawy, podstawy tego pakietu, jak to wszystko wygląda, i mam nadzieję, że się. Wszystkim Wam podoba. <noise> Powiedziałem to tak, jakbym ja rzucił ten pakiet. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o ocenę, to w sumie rozgrywkę oceniam na mocne 7,5 na 10. To niekoniecznie mój, moja działka, jest to trochę repetytywne, no bo tworzymy tak naprawdę cały czas to samo, żadnych animacji tam różnych, nie ma ani nic tego typu rzeczy, ale tak to jest naprawdę spoko. Zbyt często używać nie będę, ale jeżeli Wam się podoba i jeżeli chcecie kupić ten pakiet akcesoriów, to zapraszam Was do użycia kodu Simsweek, dzięki któremu wesprzecie mnie. idzie, kod działa tak, że wpisujecie go tam, gdzie jest miejsce na wpisanie kodu promocyjnego przy jakby końcowej fazie zakupu. Tam wpisujecie kod Simsweek. I dzięki temu wspieracie mnie. Wspieracie przez to, że po prostu wykupujecie w pełnej kwocie, a mały procent tego waszego zakupu idzie do mnie. Tak to działa. Tak więc jeżeli użyjecie kodu, to ja dostanę mały procent z waszego zakupu jednoznacznie i EA dostanie mniej trochę. A wiem, że nie wszyscy chcecie wspierać EA, więc Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do subskrybowania tego kanału, jeżeli film wam się podobał. Eee, jeżeli kanał wam się podobał, to zapraszam do subskrybowania. Jeżeli film wam się podobał, to zapraszam do dania łapki w górę. Zapraszam was na moje oceny, które są podane w opisie do następnego. muziolę, Bajo!